być może już dobry wieczór, trudno, trudno powiedzieć. Na początek kilka słów o sobie, dlatego że one mają pewne znaczenie z tym, o czym będę chciał zaraz powiedzieć. To znaczy, jestem wybijającym się nauczycielem wybijającego się liceum warszawskiego. Jakbyście chcieli zobaczyć, jak wygląda takie liceum, to zapraszam do Warszawy. Dwa dni drogi i już będziecie na miejscu. I nie jestem wikipedystą, nie umiem się obchodzić z komputerem. Na szczęście dochowałem się dzieci, więc zawsze włączyć jest komu. Ale w takim towarzystwie, jakim się dzisiaj znajduję, jestem rzecz jasna po prostu okropnym rarogiem. No, ten polski nauczyciel, który ledwo potrafi styczkę włożyć do gniazdka. Nie mówię, że zawsze do właściwego, ale w każdym razie do gniazdka. No, to jest ten typ, którego powinniście Państwo, widzieć we mnie swój target, rozwiązanie problemów finansowych w Wikipedii i być może odkrycie właściwego sensu istnienia tego cokolwiek dziwacznego przecież przedsięwzięcia. W slajdzie mojego wspaniałego poprzednika widzieliście Państwo przez chwilę tony Encyklopedii Brytanii. Długie tony, duże, wysokie, bardzo były w niej sporo wiedzy. Encyklopedię Brytanikę kupujemy, bo chcemy. Podręczniki szkolne kupujemy, bo musimy. Wikipedia ma szansę wyzwolić setki tysięcy ludzi, zacznijmy od Polski, z niewoli kupowania drogiej, archaicznej pomocy naukowej, która w większości domów zalega na półce, nieczytana ani przez dzieci, młodzież, ani przez ich rodziców. Natomiast strach nie kupić, ponieważ podręcznik szkolny jest rodzajem totemu. Dziecko idzie do szkoły i trzeba w jakiś czarodziejski sposób zapewnić mu powodzenie. Jednym z tych sposobów jest przekupienie złego w zimu, kupując mu podręczniki. Przecież ile... I proszę teraz nie wstawać, nie przekonywać mnie, że kiedy Państwo byli w szkole, to kupiliście sobie wspaniały podręcznik do chemii i właśnie on otworzył Wam oczy na rzeczywistość. Dlatego, że w ogóle trzeba przyjąć do wiadomości, że są liczne takie osoby, które są bardzo niestandardowo zainteresowane światem i z podręcznika szkolnego wyciągną to właśnie, co powinno być z niego wyciągnięte. Ale statystycznie rzecz biorąc, do polskiej szkoły chodzą ci sami ludzie, których widzimy potem, jak są już dorośli, a w końcu o dorosłych chyba wszyscy powiemy tacy niezaciekawi, podławi głupcy. Otóż oni kiedyś mieli 10, 12 czy 15 lat. Nie myślcie, że byli zjawiskowo inni, że naprawdę 100 tysięcy polskich gimnazjalistów z drugiej klasy kupuje podręcznik do chemii, a następnie w domu ten podręcznik czyta. Dlatego, że nie ma takiego podręcznika do chemii na polskim rynku, który byłby jednocześnie o chemii i do czytania. Ale nie jest to jedyna branża. Otóż w ogóle ja należę do tego świata, który Wikipedia już pogrzebała. Należę do świata książek, szeleszczących gazet, lubię zapach druku, lubię bibliotekę. W domu mam półkę z książkami i już taki umrę. Postanowiłem się w wieku lat mniej więcej 18 nie zmieniać, tak? Tak się tego trzymam. Ale widzę, że ten mój świat jest światem, który to już jest rezerwat. Ostatni Mohikanie i ludzie czytający książki. So far. Natomiast ten świat, który nadchodzi, który może nadejść, świat, który byśmy określili mianem świata, w którym podręcznik nie odgrywa już istotnej roli. To jest świat, który może być nie gorszy od tego poprzedniego. On po prostu będzie inny, on mnie się nie będzie podobał, ale wchodzącym w ten świat, owszem, jak najbardziej. Teraz zrobię taki przeskok do lekcji historii, którą w końcu od tego jestem, żeby ją prowadzić. Otóż wyobraźcie sobie Państwo, że prowadzę lekcję historii i to rzeczywiście jest przykład, jak to mówi się w współczesnej polszczyźnie, oparty na faktach autentycznych. Jak tylko będę umiał odnaleźć tutaj drogie dzieci, historia, którą opowiadamy o powstaniu Stanów Zjednoczonych, urywa się w najciekawszym momencie. Otóż w polskich podręcznikach historii licealnej i gimnazjalnej rzeczywiście wskazuje się na rewolucję w Stanach Zjednoczonych w XVIII wieku i powstanie tego przyszłego imperium, a wtedy jeszcze stosunkowo niewielkiego państwa i urywa się w tym momencie, który jest najważniejszy, mianowicie uzyskali niepodległość, wprowadzili konstytucję i koniec.
A przecież najważniejsze jest to, jak to się stało, że to się wszystko utrzymało na nogach. Konstytucja dziwaczna, prezydent niezależny od kongresu, kongres w Waszyngtonie, wszyscy byli przekonani, twórcy Stanów Zjednoczonych, że to jest najobrzydliwszy zakątek Stanów Zjednoczonych. Zatem, jeżeli kongresmeni będą jechać do tego wilgotnego, obrzydliwego zakątka, to będą tam jak najkrócej, a wiadomo, że każdy dzień obrad kongresu zagraża życiu i bezpieczeństwu obywateli Stanów Zjednoczonych. No, w zasadzie to się nie może udać. No, zawsze prezydent ma inne zdanie niż kongres. W kongresie siedzą najgorszego typu obwiesie, których trzeba pilnować, aby za długo nie obradowali, bo mogą wymyślić coś tak potwornego, jak powiedzmy ostatnio senator Rocki. I krótko powiedziawszy, nie wolno. To się nie może udać. To jest tak jak z bajkami, zauważcie, tak? Bajki są w zasadzie troszeczkę ograne. Smok, dzielny syn Drwala, walczy ze smokiem, dostaje w zamian rękę księżniczkę, właśnie całą księżniczkę i uwaga, ślub. Żyli długo i szczęśliwie. Opowieść się przerywa w najciekawszym momencie. Jak to się dzieje, że syn Drwala i księżniczka żyli długo i szczęśliwie? Otóż to jest moment, w którym trzeba powiedzieć, że Stany Zjednoczone mają tę samą przypadłość w dydaktyce. W momencie, w którym jest ślub, czyli konstytucja, dziwaczna konstytucja republiki, która ma obszar bardzo duży i ogromną w sobie różnorodność, przerywamy opowieść, mówimy, no i potem żyli długo i szczęśliwie. Trzeba powiedzieć nie, teraz dopiero przedtem coś tam strzelali, to były nudy, tak jak tym smokiem. Zawsze wiadomo, że smok przegrywa, a Amerykanie wygrywają. Zobaczcie, tu jest odpowiedź na pytanie, dlaczego się utrzymały Stany Zjednoczone. Dlatego, że tam... że ta posiadłość, w której powiedzmy panowie Kulczyk czy Guzowaty trzymają dzisiaj ochroniarzy, była rezydencją byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Jerzego Waszyngtona. On pierwszy został prezydentem, był bohaterem walki wyzwoleńczej Amerykanów przeciwko Anglikom. Był szefem sił zbrojnych całego powstania. Był, krótko powiedziawszy, Tadeuszem Kościuszką i Lechem Wałęsą w jednej osobie. Po czym dwie kadencje był prezydentem, a następnie po prostu grzecznie podziękował, bo i pojechał do drewnianego domku na wsi. Jeżeli pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych czuł sobie taką tego rodzaju przymus moralny, że po spełnieniu swojej misji trzeba po prostu pojechać do domu i ten dom został mu oferowany przez kongres, ale on był skromny, no bo jakże nieskromnym zamieszkać, to byłoby coś takiego w tym europejskiego, nie? Taka po prostu ohyda. I oczywiście każdy, kto był jakimś nieborowie czy czymkolwiek innym, rozumie, że każdy polski przyzwoity magnat mieszkał o wiele lepiej niż Jerzy Waszyngton. Taka była Ameryka XVIII wieku i dlatego to się Holender trzymało. Tak? Na ludziach, którzy mogli zrobić zupełnie coś innego. I myk, przechodzimy do, tam 50 lat później, w tym domu urodził się jeden z kolejnych prezydentów Stanów Zjednoczonych, Andrzej Jackowski, czyli Andrew Jackson. Nie trzeba być szalenie bystrym obserwatorem, by zauważyć, że ten dom był dość nędznym kurnikiem. Tak, to jest przełomowy moment, mówię moim drogim uczennicom i uczniom, w dziejach Stanów Zjednoczonych. Po raz pierwszy prezydentem został nie syn plantatorów, jak było zawsze. Zawsze, wiecie Państwo, jak mówi się w Polsce, tak czy owak, Zenon Nowak, zawsze na koniec prezydentem Stanów Zjednoczonych, w kraju, w którym każdy mógł zostać prezydentem, zostawał syn bogatej rodziny plantatorskiej. Bo to, że każdy może, nie oznacza, że każdy może. Aż nagle się okazało, że tak jak jest w amerykańskim micie od pucybuta do milionera, przechodzimy, mamy kogoś, kto się urodził jako pucybut i zostanie prawie milionerem, bo prezydentem Stanów Zjednoczonych. Tak? Na dwóch domach pokazanych za pomocą, jak to się nazywa, internetu, można przeprowadzić bardzo szybki dydaktyczny wywód, który być może ktoś przespał, wyjdzie się zaraz na każdej lekcji. U mnie nie, bo Pan Bóg obdarzył mnie głosem, który pobudza ludzi. Ale zwykłego nauczyciela mającego miły, taki modulowany głos, może ktoś by zasnął. Ale zanim zacznie, to pod powiekami ma dwa domy. Dwa domy, w których zawiera się historia Ameryki. Oba drewniane i w obu jest pewna czytelna myśl. Jak myśl nawet pomieszają potem te nazwiska, Jackowski z Waszyngtońskim, czy odwrotnie, nie szkodzi, myśl mu została. Tak? Coś mu o tej Ameryce udało się w parę minut sprzedać. A jeżeli go się udało zainteresować, to już jest bardzo wysoko ustawiona w szkole poprzeczka, bardzo wysoko. Kogoś zainteresowało coś na lekcji i chciałby to sprawdzić, to przecież po prostu najzwyczajniej w świecie otworzy sobie Wikipedię. No, oczywiście on to zrobi lepiej ode mnie.
kto to był ten Jackson? I dowie się, bo w Wikipedii jest wszystko. Mamusia Jacksona, zwolenniczka spartańskiego wychowania. Ciekawe swoją drogą, co to jest spartańskie wychowanie. Dobrze, jak sobie stuknie, już teraz nie stuknę, bo się boję, że coś popsuje. Ale gdybym był mojej mucznie, to bym bez od razu stuknę, gdybyś to jest. Zobaczcie, jaka miła anegdotka. Przestań płakać, do płaczu stworzone są dziewczynki. Dlaczego są stworzeni chłopcy? To walki! Tak. I Jackson, syn kolonistów, miał wiele zawodów wśród nich, był łowcą skórek. Bobrowe, lisie okony, no i oczywiście skalpy. I nawet jest taka anegdota, która pewnie jest nieprawdziwa, ale to nie powinno nigdy nas zniechęcać. Anegdota o tym, że do swoich wyjściowych spodni miał zamiast, wiecie, dwóch białych pasków, jak to jest w modzie, przyszyte cztery skalpy. Prawdopodobnie indiańskie. I to był przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych, ale o nim już dzisiaj koniec, bo chodzi o Wikipedię. Pierwsze źródło, pierwsze, a nieraz i ostatnie, do którego sięgnie człowiek pobudzony w szkole, nazywa się Wikipedia. Czy to się komuś podoba, czy nie podoba, po prostu istnieje wiele alternatyw, jakieś tajemnicze strony, tam historycy.org albo maniacy biologii.org, czy coś takiego. I pewno maniacy różnych dziedzin mają takie sobie różne fora i strony pozakładane, ale pierwszym źródłem wiedzy dodatkowej, a ja chcę powiedzieć, że podstawowej, jest Wikipedia. Nie ma takich uczniów, statystycznie rzecz biorąc, którzy wracają do domu i sięgają do encyklopedii Brytaniki, żeby sprawdzić, kto to był Andrew Jackson. Nie, niewielu jest takich uczniów, którzy wrócą do domu i sięgną po podręcznik, napisałem historia. Tak się zresztą pechowo składa, że w żadnym z podręczników pod tytułem historia licealna nie znajdą o Andrew Jacksonie. Ku mojemu nauczycielskiemu zdumieniu, bo uważam, że to jest super fajna historia, tak? Że ktoś, kto był nikim, stał się prezydentem Stanów Zjednoczonych, wcale nie był złym prezydentem, nawiasem mówiąc, chociaż bardzo kontrowersyjny. I Wikipedia jako nauczycielowi, takiemu gamoniastemu, jeżeli chodzi o komputer, służy tutaj oczywistą pomocą. Tak? My się uzupełniamy, nawet nie wiedząc o swoim istnieniu. Przecież ten nauczyciel, ja właściwie, nie musi wiedzieć w ogóle o istnieniu Wikipedii. Po prostu ci uczniowie sami do niej sięgną. O ile się uda temu nauczycielowi przebić barierę takiej niechęci, nudy, wiecie, szkoła to nuda, zamknęło się. Jeżeli się uda przebić mu tę barierę, choćby fałszywą anegdotą o tych czterech skalpach, choć jestem coraz bardziej przekonany, że ktoś inny je nosił, może Old Shatterhand, ale jeżeli się uda przebić to zainteresowanie, że człowiek chce być tak, młodzież dzisiaj, do diaska, żeby prezydent nosił w spodniach skalpy, nie? I żeby jeszcze to ludzie mówili, cool, nie? To jest nasz chłopak, przecież nie kupił ich na straganie. I tak powstaje taki bąbel w głowie, myślę sobie, może coś przeczytam o tym facecie od skalpów, jakby się on nie nazywał. Hyc, oczywiście pójdzie do Wikipedii. Zwracam Państwu uwagę, że na górze tego hasła Andrew Jacksonowego jest napisane, to często w Wikipedii się zdarza, ten artykuł na redaktorze. Hopa! Styl! Interpunkcja. Wiecie, co to jest? Takie przecinki. Literówki. Z tego powodu nauczyciele w Polsce mówią, jak nigdy nie wchodź do internetu, bo to śmietnik, a na tym śmietniku jest szczególnie jedno cuchnące bajoro, nazywa się Wikipedia, żebyś tylko nie otworzył czegoś takiego. I teraz przechodzę do właściwego meritum. Otóż po pierwsze, pamiętajcie, że w istocie to nie ma absolutnie żadnego znaczenia. To znaczy, nasi uczniowie, jak pomijam różne inteligentne, bardzo szczególnie zainteresowane, to tam, to wam, to takie normalni uczniowie, uczą się z błędami. To znaczy, taki uczeń, który ma czwórkę z biologii, to jest człowiek, który się nauczył mnóstwo rzeczy z błędami. Nie? Ustawowo, urzędowo. Dlatego, że się nauczył z błędami, to ma tylko cztery albo aż cztery. A w końcu nie tak znowuż wielu uczniów w liceum ma w ogóle te cztery, zwłaszcza z wszystkich przedmiotów. Czyli sam mechanizm edukacji jest mechanizmem szkolny, jest mechanizmem edukacji z błędami. W tym sensie Wikipedia, która mówi, my popełniamy błędy, dobrze byłoby w wolnym czasie je naprawić, jest o krok do przodu w stosunku do edukacji, a nie o krok do tyłu. Dopiero niebezpieczne będzie, jeżeli to będzie taki podtytuł. Ta strona nie zawiera żadnych błędów. Niech
to już pachnie po prostu oszustwem. Ta strona zawiera błędy i może się poprawić. To jest zasada, na której się opiera nowoczesna edukacja. I teraz przejdę do tego, co jest tematem mojego wystąpienia. W każdym razie jest w tym temacie słowo koniec świata. Koniec świata nastąpi. To jest koniec świata. Ja obawiam się, ja to mówię ze smutkiem. Nie jestem apostołem tego nowego świata, który nadchodzi. Ale mówię, że tak jest. Człowiek musi widzieć rzeczywistość i się nie wygłupieć za bardzo. Otóż słuchajcie, następuje koniec świata, w którym edukacja szkolna jest takim ogniwem prowadzącym od samego szczytu do samych dołów. Na samym szczycie jest taki XIX-wieczny naukowiec, który wymyśla w końcu, że jak się połączy dwa płyny, to one są koktajlem. I potem ta wiedza, tajemnicza wiedza o cząsteczkach koktajlu jest upraszczana na poziom studentów. Z kolei ten poziom ulega uproszczeniu do poziomu licealnego, licealny do, jak mamy teraz w Polsce, gimnazjalnego i gimnazjalny do podstawowego. Jest pewna oczywista wiedza, która ulega, taka piramidka, nie, do tych na koniec końców tłumaczymy dziecku, jak wlejesz kwas do wody, to cię szlak trafi. Rodzaj, że nie każdy koktajl jest dobry, prawda? No i w porządku. Zobaczcie, ten świat po prostu nie istnieje. To znaczy, ta ilość milionów rzeczy, która jest do nauczenia młodzieży, grubo przekroczyła, ale już tak astronomicznie przekroczyła możliwość jakiegokolwiek systemu edukacyjnego na świecie. Pula wiedzy, którą mamy, jest nieskończenie większa niż nawet pula przedmiotów. Zobaczcie, że w Polsce jest na przykład przedmiot wiedza o kulturze, nie ma przedmiotu wiedza o prawie. Gdyby było odwrotnie, nikt by też nie miał pretensji. Równie łatwo można uzasadnić istnienie przedmiotu wiedza o prawie, jak przedmiotu wiedza o kulturze. Nie ma przedmiotu wiedza o filmie. Bardzo łatwo jest uzasadnić, gdyby był już taki przedmiot, że wiedza o filmie jest niezbędna, młodzi ludzie wbrew temu, co się opowiada, wcale nie oglądają filmów. Oglądają pewien segment filmów, na ogół mało wymagających, standardowych, schematycznych. Zupełnie nie tak dawno, bo rok temu do mojego znajomego, który jest akademickim wykładowcą, podszedł student i powiedział tak, wie pan co, ja dużo słuchałem o tym, co pan powiedział o tych waszych filmach niestandardowych. Ja rzeczywiście też tak szukam i czasami znajduję takie rzeczy, o których nikt nie słyszał. Na przykład teraz oglądałem z kolegami taki film, którego nikt nie zna, Pulp Fiction. Nie? Przychodzę do szkoły z anegdotką i tak różnie było z tym śmiechem, nie? O czym on mówi? Można z głowy sypnąć 100 filmów, które wielu z nas uznałoby za podstawę cywilizacyjnego rozwoju i okazałoby się, że 16-latkowie nie znają tych filmów. Ludzie nie znają Zdobywanego Szczęścia czy najlepszego filmu, jaki w ogóle polska kinematografia kiedykolwiek zrobiła. Myślę tu oczywiście o Rękopisie znalezionym w Saragosie. Po prostu ludzie go nie znają. A to jest jedyny film na światowym poziomie. Takich filmów jest 100. Wracam do tego. Nawet przedmioty szkolne z samymi nazwami, już nie zawartością, nie są w stanie choćby tak z przymrużeniem oka pokryć tego, co stanowi podstawę, wydaje nam się, podstawę wiedzy, a tylko, zobaczcie, użyłem przykładu humanistycznej wiedzy człowieka. A przecież poza humanistyką jest naprawdę gigantyczny rozwój prawdziwej nauki. Takiej prawdziwej nauki, która jest wymierna, której po prostu się kończy niepewnym efektem. Między fizyką, której uczono w XIX wieku w szkołach, a fizyką, której uczy się w XXI roku w szkołach, nie ma dużej różnicy. Ale opuśćcie szkoły, pójdźcie do fizyków. Tak? To jest po prostu zupełnie inny świat niż 150 lat temu czy 120 lat temu. Zupełnie inny świat. Chemia w czasach Mendelejewa była jeszcze do pojęcia przez średnio bystrego licealistę. I na wydziałach chemii nie uczono wiele więcej. To było wielkie odkrycie, że są atomy, tam cząsteczki, coś tam, to odkrycie elektronu jest wielkim przełomem. Ale to już jest 1500 miliardów lat przed nami wszystko. Ta chemia dzisiejsza jest gdzieś hektary dalej, nie? Czego szkoła po prostu nie jest w stanie wchłonąć. Krótko powiedziawszy, skończył się ten świat, w którym szkoła była po prostu ogniwem dosyć stabilnego świata przekazywania pewnej wiedzy w małych cząstkach, mniej przygotowanych. Ta wiedza już jest tak wielka, że nie da się z niej wykroić takich rozsądnych cząstek. Rozumiemy, że można powiedzieć, no ale każdy musi w szkole dowiedzieć się o istnieniu atomu.
No, pewno każdy. Ale potem wypływamy na ocean, wiedząc doskonale, że mamy wrócić z baniaczkiem wody. Którego oceanu zaczerpniemy ten baniaczek? Jaki krab tam akurat wpadnie? Jaka będzie i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko kwestia wyboru nauczyciela. I to, zobaczcie, że Wikipedia w tym sensie wyprzedziła trochę rozwój dydaktyki, ponieważ ona wprost na to stawia. Nie? To nauczyciel jest twórcą dzisiejszej informacji w szkole. Nie jest tak, jak było w tradycyjnym systemie edukacji, przekaźnikiem tej informacji. Kiedyś nauczyciela uczono, niech Pan Bóg wybaczy tym, którzy robią to po dziś dzień tak samo, mniej więcej w ten sposób. Tyle wiedzą profesorowie, tyle będziesz wiedział Ty, a tyle będą wiedzieć Twoi uczniowie. I on bardzo starannie się tego uczył. Jak dobre zrobił notatki w 54 roku na studium nauczycielskim, to tak mógł przez 45 lat przejechać. Te zeszyty coraz bardziej żółte, coraz bardziej cenione, bo mogą się jednak rozpaść, nie? Boże, broń, żeby herbatę pić przy tym, Boże! Kci z łapami! No. I tak, proszę Państwa, generalnie rzecz biorąc, można było zupełnie spokojnie, hyc, nie? Ale ten świat po prostu zniknął. Dzisiaj jest tak, że nauczyciel wchodząc do klasy, mając pewne zobowiązania kulturowe, rzeczywiście trzeba powiedzieć, jak wygląda atom i rzeczywiście trzeba opowiedzieć, kim był Adam Mickiewicz, musi potem po prostu uczniów zaprosić na taką czy inną wędrówkę po dziedzinie, na której się bardziej zna niż na innych. Do tego mu nie służy program, do tego mu nie służy podręcznik, do tego mu nie służy linearny sposób prowadzenia edukacji od 6 roku życia do 19. Służy mu do tego, jakby to nie zabrzmiało głupawo i patetycznie, wolność twórcza. I mówi tak, o tym wam powiedziałem, zajrzyjmy do Wikipedii, co o tym piszą. Czy z tego można żyć? To pytanie mogłoby paść z sali, więc zadałem je sam. Nie wiem. Natomiast wydaje mi się, że skoro Wikipedia szuka źródeł finansowania, to źródłem finansowania oczywistym jest edukacja. Mogę mówić tylko o tej polskiej, w której jakoś uczestniczę, więc trochę się na niej znam. Jeżeli każdy z uczniów musi we wrześniu wydać 400-450 zł na podręczniki, to zobaczcie, o ileż to jest więcej od tego jednego dolara, które chcieliście zapłacić na Wikipedię. To jest dużo dolarów. Jakbym miał teraz otwarty Wikipedię kalkulator walut, to bym szybko to zrobił, ale rozumiemy, że jest potężna różnica. Przez lata, jakbyśmy zobaczyli, jakim haraczem obiłczamy polskie rodziny, na ogół w końcu nie takie znowu zamożne, haraczem kupowania podręczników, bez których można by spokojnie sobie dać radę, dorobilibyśmy się grubych tysięcy złotych. Jedyny haczyk polega na tym, jak wymyślić ten moment, że nauczyciel może z czystym sumieniem powiedzieć, waszym e-podręcznikiem jest Wikipedia. Otóż to jest chyba do wymyślenia. To znaczy, można sobie wyobrazić, że po prostu grono, niewielkie grono ludzi, którzy myślą o etapie przejściowym, bo docelowo każdy sobie nie rzepkę skromnie, ale przejściowo, żeby takie grono ekspertów, które w końcu istnieje w Polsce, jest enumeratywnie na liście eksperckiej Ministerstwa Edukacji Narodowej, oceniało nam, tak? Te hasło przeszły już przez próbę pod tytułem siedmiu wspaniałych, siedmiu ekspertów. Przeszło, tak? Można je stosować w szkole, do użytku szkolnego, jak w czasach carskich, takie pieczęć dozwolenna, no to dozwolenna, prawda? Do użytku szkolnego. Można używać również pozostałych haseł. Ale tych to na pewno można, bo zostały sprawdzone i wiemy, że Andrew Jackson nie będzie miał na czwarte imię Bonaventura, tylko Bonifacy, gdyby ktoś chciał koniecznie sprawdzić. Skończę jedną krótką anegdotką, jednym krótkim slajdem. Otóż anegdotka jest taka, że kilka lat temu Gazeta Wyborcza, chwalebnie przeprowadziła taką akcję Błędy w podręcznikach. Prawie wyłącznie chodziło o błędy w podręcznikach historii. Dlatego zwróciłem na to szczególną uwagę. I wiele tych błędów znalazła. Okazało się, że w podręcznikach jest mnóstwo błędów, tylko wiecie, tam nie ma takiego nadruku, jak znajdziesz błąd, to wyedytuj go i popraw. Co jest dla Wikipedii stanowczo do wykorzystania chwili. Ale co jest lepsze? Otóż jednym z tych błędów polegał na tym, że zdjęcie w gimnazjalnym podręczniku do historii było zdjęcie, na tym zdjęciu była grupa działaczy ruchu ludowego i podpis Kazimierz Bartel, premier z ramienia Stronnictwa Ludowego, Wola Ludu. Tak bardzo dokładnie. Straszny błąd, mówię recenzentem, ponieważ stronnictwo to nazywało się lud, czy coś takiego.
Błąd polega na tym, że ktoś pisał gimnazjaliście, kim był Kazimierz Bartel, na miłość boską, prawda? Bo przecież wszyscy użytkownicy tego podręcznika w całej Polsce są pewni, że nauczyciel na kartkówce zapyta, kto to był Kazimierz Bartel. Można żyć bez wiedzy, kim był Kazimierz Bartel i do jakiego Stronnictwa Ludowego należał z jego czterech różnych rodzajów. Na tym polegają prawdziwe błędy podręczników, że zawsze zawierają za mało i zawsze zawierają dużo za dużo. Bo autor podręcznika akurat ma skłonność do ruchu ludowego, albo akurat zdjęcie takie miał dobre, prawda? Albo jego uczyli, kim był Kazimierz Bartel, to i on tego będzie uczył, nie? Siły podręczników bardzo łatwo jest podważyć. I ostatni slajd, to jest slajd, jak Państwo widzą, testowy, ale w mojej szkole od kilku lat, widzę na Bydlarskiej, w którym uczę, od kilku lat istnieje tak zwany dzienniczek. Dzienniczek to jest nic innego jak bardzo dużo administracyjnej wiedzy, na przykład to jest w mojej grupie, prawda? To nawet jest ciekawe, no, ale może innym razem sprawdzę, kto tam był. Takowe nie było. Natomiast ta funkcja, dość w końcu wydaje się, że to jest sposób przyszłość polskiej szkoły, dlatego Państwo tym zajmuje, bo to ma i duchowy związek z Wikipedią. Ja mogę w swojej grupie załączać teksty do czytania. Generalnie rzecz biorąc, nie używam od kilku lat podręczników papierowych. O po co? Skoro po pierwsze sam jestem piśmienny, no to jest może nie takie częste, co tam widzieli. Po drugie, w ogóle dużo napisałem, więc też łatwo mi jest do tego, co napisałem, coś dodać, coś ująć i mieć. Po trzecie, jest mnóstwo w internecie. No, w takich dziedzinach jak humanistyka, to sami Państwo wiedzą, no, ile tego jest. Nie ma żadnego problemu, żeby jak mam lekcję w Tadeuszu Kościuszce, to po prostu tak edytuję tekst Wikipedii, wyrzucam kilka zdań, które tam są przesadzone już naprawdę przesadzone w znaczeniu, że data jest podana, wyrzucam te daty. Mam gotowy tekst podręcznika. Tak? Warto się uczyć o Tadeuszu Kościuszce. Jest początek roku, więc na razie mam tylko trzy teksty. Każdy z tych tekstów uczniowie u siebie w domu otwierają i czytają. Być może niektórzy drukują, ale to są te dinozaury systemu, ponieważ coraz więcej z nich będzie po prostu przyzwyczajona do tego, że czytają na różnego rodzaju komputerach, które się coraz bardziej mieszczą w kieszeni. Tu jest taka kategoria, która powinna przecież rozszerzać kategorię Edu Wikipedii, albo Wikipedia 7, czyli zarejestrowana przez 7 wspaniałych. Wikipedia bądź pewny dat, coś takiego. Setki tekstów tutaj, dziesiątki kwestii tekstów mogą powstać. W różnej skali trudności, na różne tematy. To jest bardzo ważne, żeby młody człowiek w szkole przeczytał czasem coś bardzo prostego, a czasem sięgnął po artykuł, no tak trudny jak w Newsweek. Tak, bo to go przygotowuje do uczestnictwa w kulturze, a nie sam podręcznik. Krótko powiedziawszy, myślę, że sporo szkół w Polsce to już zaczyna robić, a niektóre zrobią. My mamy na ten temat mnóstwo doświadczeń. I ponieważ organizatorzy prosili mnie, żebym nie mówił równo 45 minut, tylko połowę tego czasu, ja właściwie dopiero się rozkręciłem, abyście Państwo mieli możliwość panelowania. Niezbyt dla mnie jest jasne, czy to panelowanie oznacza, że te pytania są o mnie, czy do kogoś innego, ale myślę, że skoro mamy równo 12:33, no to już trudno o lepszą porę, żebym przestał mówić i oddał Państwu, jeśli ktoś będzie miał ochotę, głos. Dzień dobry. Takie pytanie, czy nie uważa Pan, że w Polsce problemem jest to, w ogóle chyba w naszym społeczeństwie, idąc przez wszystkie struktury, od najwyższych do samego dołu, de facto zbyt wielka wiara w moc autorytetu. I to może stanowić jako taki problem z tego względu właśnie walidacji tych artykułów, to co było mówione od samego początku, kwestia autoryzacji, właśnie braku tych wspaniałych, którzy chcieliby nadzorować ewentualnie tego typu projekty, a nie jest to w ich interesie. Pan kiedyś się dowiedziałem o istnieniu Wikipedii. W takich oto okolicznościach. Jestem wielkim maniakiem tam dwóch krajów Ameryki Południowej. Miałem taką grupę historii, się nazywa w naszym liceum rozszerzonej i pomyślałem, jak już tak, wpadliście w moje sidła, to bardzo proszę. Zrobiliśmy kilka lekcji w Ameryce Południowej, w tym o problemie zamachu stanu w Chile w 1973 roku.
uważam się za wielkiego eksperta od tego zamachu, zatem napisałem tekst specjalnie dla moich uczniów, to było 5-6 lat temu, i go pięknie, wie pan, wyedytowałem w postaci kserografu. I każdemu z tych zwierząt dałem mój tekst. Na klasówce umieli wszystko, ale niepokojąco umieli coś o czym ja w ogóle nie napisałem. No to wszyscy umieli o taką ponurej operacji Concord. Co to za plot? No i oczywiście sprawdziłem w internecie, niech mi pan Bóg wybaczy. I przez to trafiłem, że oni po prostu przeczytali wszystko z Wikipedii. Akurat to był dobry artykuł, prawda, więc pokryło się dość dużo tej wiedzy, ale psia krew tam w Wikipedii było trochę więcej. To odpowiadam panu autorytetu. Ja nie sądzę, żeby było inaczej niż pan mówi, tylko że prawda jest taka, że w praktyce nie wygrywa ta zasada autorytetu u użytkowników systemu edukacyjnego. W praktyce jest po prostu tak, jak na całym świecie, że rzeczy wygodne w obsłudze wygrywają, a niewygodne i wspaniałe przegrywają. Nie? I z Wikipedia jest to samo. Otóż może mnie to dziwić, ale ileś stron wydrukowanych na ksero nie wygląda na tak łatwe w użyciu, jak coś, co jest w komputerze w Wikipedii. Pewno te strony, tak sobie podejrzewam, zostały gdzieś w tramwaju, nie? Pies je zjadł, pomylił się ze stronami, które dał polonista. I tak, krótko powiedziawszy, wygodne w obsłudze okazało się to. I co to ma, jakby tutaj sprawa autorytet, nie autorytet, została rozwiązana w praktyce. Tak? I autorytetem jest oczywiście profesor Wróbel, ale wygodne jest to, co jest w Wikipedii. Wygrała Wikipedia. Czyli ja nie, więc sądzę, że w praktyce i tak wygra praktyka. Natomiast mam nadzieję, że to nie jest nagrywane. Zdaję sobie sprawę, jaka jest rzeczywistość, więc proszę wziąć to jako żart. Taki sobie śmieszny, ale przecież ja myślę, że większość nauczycieli, którzy się bronią przed komputeryzacją szkół z bardzo szlachetnego powodu. To odbiera ludziom myślenie, wszystko jest w komputerze, więc nie muszę mieć niczego w głowie i tak dalej. To jest osobny problem, on nie jest związany w moim odczuciu z Wikipedii. Jest po prostu w ogóle z pewnego rodzaju nastawieniem coraz młodszych ludzi, którzy coraz bardziej uważają, że rzeczy są i tak już gotowe. Po co je samemu zrobić, skoro i tak one są gdzieś gotowe? Tak? No po co robić samolot model, skoro zaraz za 9 zł będzie taki sam albo lepszy do kupienia w sklepie, już gotowy. Ja mam tylko nalepić tam nalepkę, prawda? Mój model samolotu. To jest problem niezwiązany z Wikipedią. Natomiast nauczyciele często, mówię teraz o tych szlachetnych, ale często gęsto się bronią tą zasadą autorytetu po prostu dlatego, że zmusiłoby to do zmiany ich własnego, jak to się mówi, behawioru. I tyle. I nadużywają pojęcia autorytet. Bo co to jest autorytet autor podręcznika? Co to jest... Ja nie deprecjonuję ludzi ze świata nauki, ale co to jest dla mnie za autorytet? Profesor historii Uniwersytetu Warszawskiego czy Poznańskiego w porównaniu ze mną. Tak, 22 lata uczę historii wymagającym trudnym liceum. Ja jestem dla niego autorytetem. Ja to będę ukrywał, bo jestem skromny po ojcu, ale ja tego w ogóle nie czuję. I myślę, że wielu naszych nauczycieli udaje, że to jest taki autorytet. Po to po prostu, bo się nauczyli pracować tym podręcznikiem. Oni w związku z tym chcieliby, żeby wszyscy tak już z nim pracowali. A niestety edukacja nie jest po to, żeby nauczycielom było łatwo. To jeszcze ja wygłoszę takie krótkie oświadczenie jako były nauczyciel. Rozumiem. Na szczęście. Ja uważam, tu mam ogromną wdzięczność dla obecnej pani minister nauki, poprzednich ministrów, w ostatnich 6 latach, kiedy jestem wikipedystą, że nie zbliżyli się nawet na krok do Wikipedii. Ja im bardzo za to dziękuję. Dlatego, że oni się za to nie wzięli, to Wikipedia jest taka, jaka jest. I ja się... To tylko tyle. Powiedział pan, że kluczem do wykorzystania Wikipedii w edukacji jest zatwierdzanie jej przez tych 7 wspaniałych, a jednocześnie, że jej siłą są te szablony, które pojawiają się i informują, tu jest błąd taki i taki, to znaczy tu są błędy, popraw. Czy to nie jest trochę sprzeczność? Dziękuję. No,
No, trochę jest, no, ale życie w ogóle nie jest bardzo spójne. Natomiast ja po prostu podałem pod rozwagę, nie w tej chwili przecież, nie? Jak pewna myśl, która jeżeli ma sens, to w końcu on wydrąży coś w głowach, że być może punktem zaczepu dla nieprzekonanych nauczycieli, posługujących się tym moim odczuciu mało istotnym argumentem, że tu mogą być błędy, jest stwierdzenie, no tu mogą być błędy, ale tu będzie tych błędów na pewno mniej, bo tych 7 stwierdziło, tak, jest porządek, prawda? To tylko tyle, bo jak już powiedziałem, w podręcznikach są błędy i w głowach są błędy i w systemie edukacyjnym błędy są częstsze niż te niebłędy, więc ja wiem, jaka jest rzeczywistość, natomiast to chodziło o pewnego rodzaju, użyjmy takiego głupiego sformułowania, pewnego rodzaju promocji Wikipedii, tak? Bo nie jest moim na pewno jakimś marzeniem, żeby na koniec wszystkie 1,8 miliona haseł z Wikipedii miało taki nadruk zatwierdzony przez odpowiednich ekspertów. Bo to przez Wikipedię po prostu połamało skrzydła. Chciałem zapytać o kwestię jakby współpracy między nami jako społecznością wikipedystów a szkołami, ponieważ z pana prezentacji trochę wynika taka wizja, że jak nauczyciel ucznia dobrze, nazwijmy to, wyprowadzi, czy zainteresuje tematem, to on sam pójdzie i przeczyta to, co my tam spłodziliśmy. A z kolei w naszym jakby w środowisku w polskiej Wikipedii zwłaszcza podejmowaliśmy pewne inicjatywy na rzecz bardziej aktywnego wciągania nauczycieli, czy nauczycieli akademickich, czy szkolnych, my to nazywamy projekty szkolne i akademickie, czyli na przykład na zasadzie, że nie wiem, dostałeś 4 z klasówki, jak chcesz 5, to zamiast za nauczycielem ganiać i go tam męczyć, pod jego nadzorem popraw hasło w Wikipedii na dany temat. Albo czy sądzi pan, że tego typu jakby bardziej aktywne nasze próby wciągania nauczycieli do współpracy dla nich mają sens, czy powinniśmy czekać, aż sami przyjdą, nazwijmy to uczniowie, nauczyciele? Nie. Wojsko to kapral, szkoła to nauczyciel, nie? Jeżeli chcemy mieć wpływ na szkołę, to poprzez nauczycieli. Zresztą, bo to tak działa, prawda? Jeden nauczyciel, który jest, to się nazywa gwiazdą socjometryczną, no to jest 20 punktów, prawda? A poparcie, bo ja wiem, wojewódzkiego kuratora oświaty, to 1,5 punkta. Krótko mówiąc, tak. Oczywiście nie wierzę, że jakiekolwiek grono 7 mędrców, to o czym pan mówił, mogłoby w sposób, nie wiem, sprawny zatwierdzać nasze hasła. Nie wyobrażam sobie, że polska oficjalna jakaś instytucja, urząd, tym bardziej ministerstwo, mogłoby, nie wiem, nadzorować pracę jakiegoś ciała czy organu, które w sposób sprawny mogłoby pracować. I dlatego uważam, że jak najdalej od ministra, uważam, że ten społecznościowy wymiar naszego projektu jest właśnie jego wielką wartością. I wszelkim ministrom, ministerstwom, komisjom i tak dalej. Tak, aczkolwiek uczciwie mówiąc tym, co ja powiedziałem, nie ma zachęty do współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Ja akurat nie mam różne relacje z ministerstwem, na ogół znacznie lepsze niż z kuratorium. I różne relacje miałem z ministrami. Muszę powiedzieć, że byłem doradcą ministra edukacji narodowej i chyba nie czyni mnie to człowiekiem niegodnym współpracy z Wikipedią. Znaczy, jakby, jeżeli to jest ruch społecznościowy, to ta społeczność będzie zróżnicowana, będzie zawierała również i takich ludzi. Natomiast zobaczcie, że ja nie nakłaniałem państwa do stępa ministerstwa, ja nakłaniałem państwa do społecznikowskiego stępa. Tak? Jeżeli są eksperci, to oni oczywiście wydają eksperty dla Ministerstwa Edukacji Narodowej, ale mogą dla każdego. Tak? To nie jest rejestracja hasła w menie. To jest po prostu stwierdzenie, ci ludzie, którzy rejestrują podręczniki, uznali to hasło za dobre. Jest ultraspołecznościowe. A z czasem tych ludzi tam potrzebuje kilka, a możemy stworzyć ekipę kilkunastu czy kilkudziesięciu, którzy nie są w ogóle na żadnych listach eksperckich, ale po prostu z faktu, że będą dobre robić ekspertyzy takich stron, to się po prostu pięknie rozwinie. Tak chodzi o taki subbrand na kilka lat być może potrzebny. Czy próbował pan wykorzystywać Wikipedię w procesie edukacji, angażując uczniów do aktywnego edytowania Wikipedii? Czyli na przykład zadając im jako prace domowe odnalezienie błędów w artykule, bądź też poprawienie literówek w artykule, co zmusza do przeczytania tego artykułu, zapoznania się z treścią i tego typu rzeczy? Przyznam, że nie jestem współpracownikiem Wikipedii, ja po prostu tylko pasożytuję na niej. Jeśli chodzi o ten projekt, to nawet mi, paru innym osobom, wiem, chodziła taka koncepcja zrobienia szkolnej Wikipedii, z tym, że to by nie było w ten sposób, że w samej Wikipedii by było jakiś stempelek czy szablon, że ta jest wersja artykułu zatwierdzona przez supereksperta,
tylko na odwrót, wziąć artykuły z Wikipedii, wziąć korpus artykułów, które są zgodne z programem ogólnie na początek, tak, z tym minimum programowym, które dotyczą bezpośrednio tego minimum i dać je właśnie zrobić na przykład, nie wiem, aplikować jakiś grant w tej sprawie, żeby zapłacić tym ekspertom za zrobienie tego i potem można postawić to jako osobną stronę, wydać na, nie wiem, płytach czy cokolwiek w ten sposób zrobić szkolną Wikipedię. I to by był, wtedy by to był taki, powiedzmy, no, encyklopedia by to była szkolna, która by miała teksty z Wikipedii, z tym, że tu jest taki problem, że są różne szkolne encyklopedie, Gazeta Wyborcza takie coś wydawała i jeszcze tam było i problemem jest tylko koszt tego, to znaczy, jeżeli byśmy tak zrobili, to byśmy otrzymali znowu encyklopedię, która oprócz tego, że bierze teksty z Wikipedii, by się jakoś tam zasadniczo od innych nie różniła. Nie wiem, czy nawet by to wyszło taniej, niż po prostu napisać od początku. Ja jestem nieprzekonany do takich słów jak płyta. To znaczy, istotą Wikipedii jest to, że podchodzę do komputera, ja się śpieszę na lekcji i sprawdzam, czy coś mają. A jak sobie przypominam, że mam gdzieś płytę z domu, to wie pan, sięgnę po podręcznik. Strona taka pod tytułem Szkołopedia czy coś takiego, to jest absolutnie do rozważania. Tak, czyś ma na pewno przynajmniej kilkoro bardzo wartościowych nauczycieli z naszego środowiska bednarskiego by się to mogło zaangażować. Karol Dąbrowski, nie chcę przedłużać, tak od strony dydaktycznej. Rozumiem aluzję. To jest tak. Ja zauważam jedną rzecz i ciekaw jestem pana opinii, bo proszę zauważyć, że artykuł w Wikipedii jest taki sam dla ucznia z podstawówki, gimnazjum, liceum, profesora. My tu łamiemy wszelkie możliwe standardy kształcenia ministerialne, odgórne, ustawowe i tak dalej. Ja ciekaw jestem, czy to totalne przerażenie by było wśród dydaktyków, pedagogów i urzędników, ale jednocześnie załatwialibyśmy bolączkę prowincjonalnych uczelni, od których, no, gdzie ja skończyłem podstawówkę na jakiejś totalnej pipidówie na zapadłej Lubelszczyźnie, gdzie wykluczenie informacyjne nauczycieli jest problemem. I Wikipedia nam to załatwia. A i pytanie takie najtrudniejsze. Jak pan widzi możliwość przeforsowania w kuratorium ewentualnie, no, czy nie boi się pan, prawda, rezygnując z podręcznika zwykłego reakcji kuratorium? Jeżeli chodzi o to drugie, wie pan, no na dłuższą metę trzeba wybrać cywilizacyjnie, albo ja zostanę w kuratorium. Ja bym tutaj stawiał na siebie. Natomiast nie chodzi mi o to, żeby kuratorium, przejęte w końcu wielkością naszego dzieła, przeprosiło i wycofało podręczniki. Niech one dalej będą, po prostu ludzie nie będą ich kupować. Teraz się to dzieje zwykle po prostu z biedy. A w czasach zwycięstwa po prostu te podręczniki będą kupowane, tylko niektóre, których kupowanie ma naprawdę wielkie uzasadnienie. I to nie będzie z biedy, tylko po prostu ze świadomego wyboru. Natomiast to pierwsze zagadnienie, ono jest po prostu chyba dość skomplikowane, wie pan. Bo tutaj, ja to prawda ubrałem się na czerwono, co symbolizuje dominację, ale ja nie jestem taki mądry, jak pan myśli, że ja potrafię na to odpowiedzieć. Przy realizacji tego projektu będzie sporo przeszkód, ale na pewno mniejszych niż przy realizacji projektu Wikipedia. Zobaczcie, że jak na 10 lat to się udało bardzo dużo, na przykład to, że to trwa 10 lat, a nie tylko trwa 3 i jest to historyczne spotkanie, prawda? Także tu bym się nie obawiał. No uwaga, bo z tym przedłużeniem było coś, prawda? Bo wiecie, że jest obiad. Za darmo. Prawie. Dwa pytania. Pierwsze, no oczywiście są podręczniki dla gimnazji, tak, dla szkół podstawowych i dla szkół wyższych. I oni zawierają wiedzę różnego stopnia. I wiedza tego stopnia, którą korzysta w uniwersytetach, no, zawiera taką informację, która nie będzie zrozumiała dla uczniów szkoły. To jest, jaka będzie rozwiązanie tej problemy na Wikipedii? Czy będziemy orientować się na młodszych uczniów, czy na uczniów szkół wyższych? I jak możliwe rozwiązanie problemy, jaka będzie w tym relacja między Wikipedią i Wikipedią podręcznikiem?
pyta pana, jaka będzie, no to ja po prostu nie wiem, jaka będzie. Natomiast chodzi, ja mam wrażenie, że można po prostu pchnąć tę wajchę, wie pan, i po prostu metodą tam drobnych osiągnięć mieć coraz więcej. Być może samo życie wskaże na to roztropne rozwiązanie, żeby była gimpedia i żeby była podstapedia. Nie? I żeby rzeczywiście takie ludzie, którzy chodzą do gimnazjum, czy mają tam uczniów, odruchowo szukają, co dla gimnazjum ma Wikipedię. Być może to jest super pomysł taki marketingowy. A być może nie. Być może się okaże, że ludzie jak widzą słowo gimnazjum, no to myślą, a to głupsze, tak? I będą za wszelką cenę szukali możliwie najmądrzejszych kasów. Tak może być. Mi się od czasu do czasu zdarza, że ktoś w internecie atakuje mnie, że proszę, profesor, nauczyciel gimnazjalny, a tak się mądrze o polityce. Ja nie jestem nauczycielem gimnazjalnym, ale to nie ma znaczenia. Chodzi o to, że czasami tak ludzie uważają, że w liceach uczą ci, którzy się nie nadawali na studia, a do gimnazjum poszli ci, których wyrzucili z liceum. Tak? No to może być tak, że gimpedia będzie złym znakiem rozpoznawczym. No, intuicyjnie sądzę, że dobrze zręcznie zrobiona gimpedia mogłaby być lokomotywą. Zwłaszcza, że w ogromnej mierze korzystałaby z tego, co po prostu jest w Wikipedii, nie? A nie tak, że trzeba wszystko zrobić od początku. To jest kwestia innej formy, wlewamy właściwie płyny, które prawie że już mamy. Tak, wrzucamy je. Nie potrzeba czterech imion Tadeusza Kościuszki, starszy, że był Tadeusz i nie musimy podawać koniecznie imienia, drugiego imienia jego mamy, starszy, że ją miał i tak dalej. I tak, że to nie jest specjalnie trudne. Ja się jedno zdanie powiedzieć. Może byśmy się tak nie rozpędzali z tymi szkołami, ze względu na to, że bardzo łatwo uczniów jest zniechęcić do tego, co nam w szkole podaje. Jeżeli w szkole zaczną nam podawać Wikipedię, to zaraz będzie wszystko fair. A dopóki jest to tak jakby ten projekt no, niezależny, jest... A nawet czasami zakazany. Jest wśród młodzieży jednak jakaś tam, prawda, sympatia do tego projektu. Jeżeli zacznie się w szkole o nim mówić, bardzo prawdopodobne, że zakończy się. Bez pesymizmu. Szkoła po prostu może być lepsza. Jeżeli w tej lepszej szkole będą korzystali z Wikipedii, co jest bardzo prawdopodobne, to jedna instytucja drugiej instytucji nie zrobi złej gęby. Ja pracowałem kiedyś w takim bardzo postępowym liceum, tuż po upadku komunizmu i tam panowało takie hasło, jak dlaczego młodzi ludzie palą papierosy, bo jest to zakazane. Paląc papierosy pokazują, że są jakoś wewnątrz wolnymi ludźmi, więc w naszej szkole nie będzie zakazu palenia papierosów. I we wrześniu paliło 30% uczniów, w czerwcu 70%. Ja chciałam wrócić jeszcze na chwilę do kwestii tego poziomu artykułów. To znaczy, no, według mnie, tak jak z dziedzin humanistycznych, to jeszcze, powiedzmy, no, osoba zainteresowana przeczyta i bardziej zaawansowany artykuł, no bo będzie miała trochę więcej faktów. Natomiast no, z dziedzin ścisłych ten artykuł w pewnym momencie przestaje być przyswajalny. I to jest rzeczywiście problem. No, nawet mi się zdarza czasem coś sprawdzać i niewiele coś wiem. Mimo tego, że maturę mam także z matematyki. Natomiast jest to właśnie kwestia tego, żeby jak gdyby w samym jednym haśle, jednym artykule było to wypoziomowanie, że załóżmy mamy wstęp, który jest taki mocno ogólny dla ludzi mniej zainteresowanych, zwłaszcza w artykułach, czy to już mniej w danej dziedzinie wykształconych, zwłaszcza w artykułach przekrojowych. I mamy no, taką część bardziej zaawansowaną, no, co po części no, niektórzy przynajmniej starają się zrobić, żeby właśnie najpierw była taka definicja intuicyjna, a potem dopiero rozszerzenie wzorami, żeby to już było ściśle i dokładnie napisane. I myślę, że to bardziej w tym kierunku należy dążyć niż tworzenie oddzielnego projektu, który wydaje mi się, że zawsze może być mniej popularny niż sama Wikipedia, to znaczy mniej chętnie powstają różne odnogi, różne projekty, no bo jakaś tam grupa się odłącza i mówi nie, my zrobimy sobie swoje lepiej na swój własny temat, tylko że to na ogół one zabierają te projekty. Więc żeby bardziej właśnie tutaj dążyć do tego, żeby w samej Wikipedii była ta wielopoziomowość. Ja
Dziękujemy bardzo, na tym skończyliśmy część dopołudniową. Dziękuję bardzo.